Dzień dobry, jak zwykle bardzo gorąco i serdecznie witam Was w kolejnym odcinku. Dziś odcinek, który gwarantuję przyda się większości z Was. Bo któż z nas nie chciałby mówić pełnym, kwiecistym językiem, znaleźć ripostę na każdą sytuację, znać odpowiedź na każde pytanie, umieć odpowiadać anegdoty i nigdy po wyjściu ze spotkania biznesowego czy nawet towarzyskiego nie żałować, ach, mogłam powiedzieć to zupełnie inaczej. Dziś zajmiemy się tym, jak wzbogacać i jak poszerzać swoje słownictwo. Poszerzanie słownictwa to niesamowicie ważna rzecz, ponieważ można być mądrym, można mieć bardzo dużą wiedzę, ale wcale nie musimy umieć jej przekazywać na zewnątrz. Albo przekazujemy ją tak, że nie za bardzo chce się tego słuchać i czasami dla słuchaczy wydaje się to nudne. Jak zatem robić, co ćwiczyć i jakie zadania wykonywać, żeby tego słownictwa było w naszym języku więcej? Na razie chwila teorii. Nasz słownik dzieli się na dwie grupy. Jest to słownik bierny i słownik czynny. Czym one się różnią? Otóż różnią się tym, że słownik bierny to te słowa, które znamy. Znamy ich rozumienie, ponieważ je słyszeliśmy, już poznaliśmy, wiemy, co znaczą. Słownik czynny to ten słownik, którego używamy na co dzień. Czyli to jest ten zasób słów, którym posługujemy się w naszej codziennej mowie, w pracy, w życiu prywatnym i osobistym. Jak zatem zrobić, ponieważ wiadomo, że a może nie wiadomo, ale Wam wyjaśnię, że w słowniku biernym mamy znacznie więcej słów niż w słowniku czynnym. No znacznie więcej wiemy i znacznie więcej rozumiemy niż używamy na co dzień, szczególnie jeśli ktoś posługuje się słownictwem tak zwanym branżowym. Jak zatem zrobić, żeby te słowa ze słownika biernego przeniosły się do czynnego? I tutaj niestety pewnie nie będzie to odpowiedź, która będzie dla większości z Was zadowalająca, bo tak jak w każdym aspekcie komunikacji i nieraz już to powtarzałam, trzeba to po prostu ćwiczyć. To ćwiczenie musi być nudne i mozolne? Nie, niekoniecznie, ale na pewno trzeba dbać o to, żeby starać się nowe słowa wdrażać, wklejać do swojej codziennej wymowy. Warto wpisywać sobie na przykład do kalendarza różne słowa, korzystać z tego, że nasz wzrok, kiedy widzi jakieś słowo, znacznie chętniej go użyje. A więc jeżeli na przykład macie spotkanie biznesowe, na którym chcecie zabłysnąć jakimś ciekawym słowem albo jakąś ciekawą frazą, związkiem frazeologicznym, zapiszcie go sobie. I nawet nie musicie o tym specjalnie myśleć. Wasz mózg, wasze oczy będą ten zapis widziały i jeśli tylko nadarzy się okazja, użyją go i skorzystają z tych notatek. Jeżeli będziecie robić to systematycznie, jeżeli będziecie sobie dodawać kolejne i kolejne słowa, zauważycie, że coraz więcej nowych słów w waszej codziennej mowie się pojawia. Oczywiście tego Wam życzę i życzę Wam tego, aby Wasze wypowiedzi stawały się coraz lepsze. Mam nadzieję, że trochę Wam w tym pomagam, dzięki temu, że oglądacie ten kanał. Pamiętajcie w takim razie, że trzeba go też subskrybować, nie wystarczy go tylko oglądać. Zostawiajcie swoje pytania, komentarze i do zobaczenia w kolejnym odcinku.